Halo? Ktoś tu jest? Hej. Proszę, wysłuchaj mnie. Czy ty jesteś pan Bartek? Co? Wujek pan Bartek? Ten, co chodził z notatnikiem i pytał o różne rzeczy? Tak, to ja. Wujek pan Bartek. To ja, Maciek. Maciek, czemu wszędzie jest tak ciemno? Nie wiem, naprawdę. Ta pani od białej sukienki szperała w skrzynce elektrycznej w przedsionku. Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Jest pełno mazi. Nie ma... Janowscy. Rodzina, która tu mieszka. Spotkałeś kogoś z nich? Jak wyglądają? Zauważyłeś coś niezwykłego? Nic tu kurwa nie jest zwykłe. Co mam ci powiedzieć? Posłuchaj. Jeśli zależy ci na tej durnej mapie, która doprowadzi cię do tego twojego Bartka, rozejrzyj się po domu. Spróbuj wszystko oświetlić najlepiej, jak się da. Ta maź. Nie lubi sztucznego światła. Pogadaj z gówniarzem, może coś z niego wyciśniesz. Już z nim gadałem. Mówił, że ktoś grzebał w skrzynce z korkami. Gratulacje. Dzieciak rozgryzł to szybciej od ciebie. Światło elektryczne potrzebuje prądu. Nadążasz? A prąd mieszka w tej buczącej skrzynce przy drzwiach. Uważaj tam na siebie. Jeszcze się tu pokręcę. Jakbyś kogoś potrzebował z mózgiem. Wujek pan Bartek? Maciek? Ty tutaj? Jak to? Powiedzmy, że jestem bardzo dobry w chowanego. Właśnie dlatego pani od białej sukienki mnie nie znalazła. A, rozumiem. Bawiłeś się żarówkami i bezpiecznikami? Nie, naprawdę nie. Powiedz prawdę. Muszę wiedzieć, gdzie są. No dobra. Przestraszyłem się, jak przyszła ta pani od białej sukienki. Potem se pomyślałem, że ona też może się bać ciemności. Każdy się boi. Poszedłem do skrzynki i zacząłem wykręcać korki. I wtedy usłyszałem hałas. Jaki hałas? Nie mogę ci powiedzieć. Był bardzo straszny. Spanikowałem. Pamiętam tylko tyle, że biegłem do salonu i schowałem się pod kanapą. Thank you.
że mamusia zostawiła cię samego? Poświeć na maś, jeśli cię blokuje. Aha, poprzesuwaj meble albo coś. Jak jesteś taka mądra, to czemu nie wejdziesz do środka i sama tego nie zrobisz? No jasne, na pewno potrzebujesz moich 40 kg żywej wagi, żeby przepchnąć kilka mebli. Spróbuj schować się pod kanapą w salonie i zrobić za... To tam się najpierw schowałem, ale potem było mi strasznie niewygodnie. Schować się, to tam się na...
mogę pojąć, czemu to aż tyle rusz głową. Na pewno byłeś w każdym pomieszczeniu i zabrałeś wszystko, co się dało? Może da się jakoś sprawdzić, czy wszędzie zajrzałeś? Przepraszam, że zabrałem korki. I ja wykręciłem też wszystkie żarówki, ale nie wchodziłem do pokoju babci i dziadka. Tam mi nie wolno. Kurwa. Nie. Nie. Co jest?
Poważnie. Nie mogę pojąć, czemu to aż drużgu, może tak. Czemu masz pierścionek dziadka? To nie zabawa. To naprawdę pierścionek twojego dziadka? Te symbole... No i tylko odłóż go potem na miejsce, do...
mąż? Jezus Maria, Tomuś! Wystraszyłeś mnie. Słyszałam jakieś hałasy, ale nie wiedziałam, że to ty. Myślałam, że to jaki intruz. No to zamknęłam drzwi. W dzisiejszych czasach to wszędzie pełno groźnych typów. Jak się tu dostałaś do cholery? No przecie ja sąsiadka jestem. A co, jakby się coś złego działo pod ich nieobecność? Spójrz, no Tomuś, im dłużej patrzę na te zasłony, tym bardziej mi się podobają. Wszyscy pękną z zazdrości, jak zobaczą moją suknię. Teraz wybacz, ale nie mam za dużo czasu. Muszę zacząć szyć. Wiesz, że mój dziadzio to ma strzelbę? Jak raz nie poszedłem do szkoły, to widziałem, jak się nią bawi w gabinecie. Patrzałem tylko przez dziurkę od klucza, to i nie wszystko widziałem. Matko jedyna, co za burdel! Wszędzie zajrzałam i nic! Może dzieciaki mają jakieś kredki i linijki, to sobie poradzę, jeśli w ogóle je wygrzebię!
już. Nie sprzątaj! Dzieciaki narobiły bałaganu, to niech same zbiorą rzeczy. Może teraz uda mi się znaleźć jakieś ołówki i linijki do zdjęcia miary. Ale wciąż nie mogę niczego uszyć bez maszyny. Musi być gdzieś w piwnicy, ale klucz się złamał w tej cholernej kłódce. Tomuś, kochaneczku, pomóż kobiecie w potrzebie. Tu po... Tomuś! Jakieś postępy? Znalazłem mapę tuneli, ale jest na slajdzie. Muszę go wyświetlić. Na pewno jakiś projektor jest w szkole, ale... W szkole jest pełno... Nie muszę tam iść. Po co mieliby slajd, którego nie mają na czym wyświetlić? To duży dom, pełno turupieci. Znajdę go. Dobra, tylko się pospiesz. Kurwa. Co jest? Poważnie?
mój slajd, oddawaj. Oddam? Huh? Ej! To ten nudny. Możesz go... Myślałem, że wziąłeś ten z panienką z okienka. Co na nim jest? Powiesz mi? Pełno kresek i kwadratów. Zupełna strata czasu. Jak... Wiadomo. Dzieci zawsze będą... No ale chyba chodź. Zabawki na podłodze. Meble na kupie. Trzeba będzie zadzwonić po mojego... Kurwa.